Słucham. Cześć, Andrzej. No, cześć. Stanisław Pawluk. No, dzwonię z tą miłą wiadomością o tym, że praktycznie wygrałeś sprawę w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ na kanwie twojej sprawy zostały wniesione przez rzecznika praw obywatelskich, który skorzystał z takiej swojej przyspieszonej ścieżki. I wczoraj Trybunał uznał w majestacie prawa, że miałeś rację. W związku z tym chciałbym zapytać, jak to się stało, że twoja sprawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Jakbyś mógł tak w dwóch zdaniach dla redakcji portalu Łowieckiego i Dziennika Łowieckiego powiedzieć. Proszę bardzo. No przede wszystkim cieszę się z orzeczenia, dlatego że jest to potwierdzenie konstytucyjnej zasady prawa do sądu przez każdego obywatela i cieszę się, że Trybunał Konstytucyjny podzielił te poglądy. Problem powstał na bazie konfliktu, jaki w Kole Łowieckim Struga, w warszawskim Kole Łowieckim, narastał od kilku lat i w 2005 roku grupa myśliwych, około 17, zdecydowała o zmianie, po prostu o podziale koła. Wówczas stary zarząd zmobilizował swoich zwolenników, przyjął do koła kilkudziesięciu nowych członków z określonym celem, żeby wzmocnić swoją frakcję i na tej zasadzie oskarżył mnie o powodowanie fermentu w kole i doprowadził do wykluczenia z koła. W międzyczasie jeszcze zdarzyła się sytuacja, że dokonałem odstrzału przelatka, który to miał, jak się w efekcie okazało po badaniach lekarskich, nowotwór kości, a wizualnie miał uszkodzony przedni bieg i poruszał się na trzech nogach w sposób utrudniający mu normalne żerowanie, bo ja to widziałem jeszcze w ciągu przed zmierzchem, więc w okresie dobrej widoczności widziałem, że on jest odganiany przez pozostałe sztuki od żerowiska, a miałem odstrzał na odstrzelenie warchlaka i jako w moim przekonaniu dobry myśliwy, prawy, zgodnie z naukami, jakie zasięgnąłem i w technikum leśnym i w SGGW na Wydziale Leśnym, dokonałem odstrzału z sztuki przeznaczonej do odstrzału tak zwanego kiedyś sanitarnego, a obecnie odstrzału humanitarnego. Po prostu ta zwierzyna, ten egzemplarz akurat za mocno się męczył, żeby żyć w tym środowisku. I to spowodowało natychmiastową reakcję zarządu koła, skierowali wniosek do prokuratury i do rzecznika dyscyplinarnego. Prokuratura oczywiście sprawę umorzyła, uznając, że nie zachodzi, nie ma znamion przestępstwa, natomiast Polski Związek Łowiecki w wielu rozprawach, bo rozprawa się pierwsza odbyła w Ostrołęce w Okręgowym Sądzie Łowieckim, później w Głównym Sądzie Łowieckim, który mnie uniewinnił, później skierował Główny Sąd Łowiecki sprawę do Olsztyna, później Olsztyn znowu umorzył postępowanie, w związku z czym kolejny raz Główny Sąd Łowiecki się zajął sprawą i w odpowiednim składzie z panem Jabłońskim w składzie również, który pilnował, że orzeczenie ma być takie, jakie sobie życzy tego Polski Związek Łowiecki. Zostałem zawieszony na 9 miesięcy w prawach członka Polskiego Związku Łowieckiego, ponieważ uznałem, że jest to ewidentne naruszenie prawa, bo niesłusznie zostałem skazany, ja postąpiłem zgodnie z etyką łowiecką. To zacząłem odwoływać się do Sądu Powszechnego. Sąd Powszechny nie chciał tego rozpatrzyć ani w pierwszej instancji, ani w drugiej. I stąd sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Ty nie jesteś takim nieobeznanym myśliwym, bo nawet z racji zawodowej chyba pełniłeś jakieś takie
dość odpowiedzialne, powiedziałbym, państwowe funkcje, gdzie także w obowiązkach służbowych miałeś niejako znajomość lasu, zwierzyny. Tak, byłem przez okres około 8 lat, poza inną pracą zawodową w leśnictwie, byłem nadleśniczym terenowym i oczywiście dokonywałem kontroli działalności łowieckiej prowadzonej przez koła łowieckie, bo jest to obowiązek nadleśnictw i lasów państwowych. Lasy państwowe sprawują nadzór nad gospodarką, populacjami zwierząt i całą gospodarką łowiecką, ale niestety, jak to w życiu bywa, Polski Związek Łowiecki, mając swoje określone układy, powoduje, że lasy państwowe poza niektórymi wyjątkami praktycznie nie sprawują żadnego nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim. A nawet jeżeli sprawują i znajdują jakieś nieprawidłowości, to to jest, jak to się mówi popularnie, zamiatane pod dywan. Nie ujrzy to światła dziennego. Polski Związek Łowiecki w zasadzie jest taką organizacją poza wszelką kontrolą zewnętrzną, chociaż gospodaruje całą populacją zwierząt w Polsce, oczywiście dziko żyjących, a zatem jednym z działów gospodarki narodowej i to niemałym. Trybunał Konstytucyjny w dniu wczorajszym bardzo często podkreślał, że Polski Związek Łowiecki jest takim tworem, który dzierży monopol na wykonywanie uprawnień do polowania. Czy na kanwie twojej sprawy uważasz, że jakaś stosowna instytucja, na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, powinien wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjny ten zapis nadający Polskiemu Związkowi Łowieckiemu bezwzględny monopol? Według mnie jest to oczywiste, że tak powinno być. Monopol w żadnej dziedzinie nie jest dobrym rozwiązaniem. W sporadycznych przypadkach, w strategicznych, że tak powiem, przypadkach, to jest po prostu konieczność. Natomiast tu nie ma żadnej konieczności. To jest po prostu pozostałość systemu sowieckiego i zresztą te bolszewickie metody są stosowane przez Polski Związek Łowiecki, bo zasada dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie jest najczęściej stosowaną metodą w Polskim Związku Łowieckim, w sądach łowieckich. Te sądy dawno powinny być zlikwidowane, dlatego że to jest bezprawie, to jest wypaczenie prawa. To, co robią sądy łowieckie, to jest wypaczenie prawa. Oczywiście generalizuję sprawę, bo są składy sądów łowieckich, ale to są ludzie. Są ludzie w Polskim Związku Łowieckim i w sądach łowieckich również, którzy są ludźmi rzetelnymi i oni potrafią oddzielić prawdę od fałszu. Ale zawsze w Polskim Związku Łowieckim jest tak dobierany skład składu orzekającego, że jeżeli trzeba kogoś ukarać lub wykluczyć z Polskiego Związku Łowieckiego, to to zostanie zrobione. I to nazywam bolszewickim prawem. Jasne. Czy ktoś udzielał ci pomocy w doprowadzeniu sprawy do Trybunału Konstytucyjnego? To znaczy, prawną obsługę prowadził mecenas Miłosz. Natomiast moje stanowisko od początku konfliktu w kole łowieckim i w Polskim Związku Łowieckim było jednoznaczne. Sprawę należy doprowadzić do końca. Bo wiele osób po prostu odradzało mi sprawy, kierowanie spraw do sądu, mówiąc, że no będzie to trwało bardzo długo. A zatem jak widać, konflikt był w 2005 roku, dzisiaj mamy 2012. To jest 7 lat. Od tego czasu praktycznie jestem pozbawiony możliwości polowania i realizowania swojej pasji. Zresztą ta pasja wygasa, bo to jest rzeczą normalną, że jeżeli człowiek jest odizolowany od tego, co lubi, to po prostu musi znaleźć sobie inne zajęcie. I to są skutki bezprawia panującego w Polskim Związku Łowieckim. Że ludzie, którzy z pasją podchodzili do łowiectwa, są po prostu niszczeni. Oni są zniechęcani do tego.
i ta gospodarka łowiecka jest coraz gorsza. Czy jeśli się stworzy taka możliwość, wystąpisz z roszczeniami przeciwko Polskiemu Związkowi Łowieckiemu za te 7 lat łowieckiej poniewierki? No, ja uważam, że to jest mój obowiązek w dalszym ciągu. Ja powiedziałem, ja sprawę jak zaczynam, to kończę. Ja sprawę zechcę doprowadzić do końca, do finału. Bo owszem, to jest moja indywidualna sprawa. Ale to jest sprawa, która pozwoli innym członkom Polskiego Związku Łowieckiego podnieść głowę i zacząć walczyć o swoje. Po prostu domagać się prawidłowej gospodarki łowieckiej, bo konflikt w kole łowieckim powstał na tle fatalnej gospodarki łowieckiej. Koło posiada jedno z najlepszych łowisk w Polsce, a gospodarka łowiecka była prowadzona wyjątkowo źle. Przez kilka lat w ogóle były nierealizowane plany łowieckie roczne, zarówno pod względem gospodarki łowieckiej, jak i względem pozyskiwania zwierzyny, a zatem gospodarka populacjami zwierząt była prowadzona w sposób fatalny. Nikt na to nie reagował. Ja interweniowałem i w nadleśnictwie, i w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, i w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych byłem na spotkaniu, na rozmowach to wskazywałem i osobiście z kolegą byliśmy u przewodniczącego Polskiego Związku Łowieckiego, który notabene nas potraktował nie jak kolegów, tylko jak intruzów, bo nawet ręki nie podał na powitanie, to wszystko nic nie dało. Dlatego, że to jest grupa kolesi dobrana i oni tylko dbają o swoje interesy. Realizują, zresztą wystarczy spojrzeć na tytuły czy problemy, jakimi się zajmuje Polski Związek Łowiecki. Łowiectwa naprawdę tam nie jest za wiele. W każdym razie stanowi to mniej niż połowę działalności, w mojej ocenie, bo podstawową zasadą, podstawowymi problemami to jest kynologia, zawody, wystawy, bankiety, spotkania, to. Natomiast sama gospodarka łowiecka niestety nie jest realizowana tak jak należy. Poza tym struktury Polskiego Związku Łowieckiego zapisane w statucie, tak jak Okręgowe Rady Łowieckie czy Naczelna Rada Łowiecka, to jest fikcja. One nie sprawują żadnej kontroli nad organami wykonawczymi. Polski Związek Łowiecki to jest jedna osoba w Polsce. Przewodniczący, on sobie tak dobrał kolesi i tak rządzi, jak to jest jemu wygodnie. On po prostu rozdaje karty i zapisał to w statucie. Chociaż z ustawy wynika obowiązek nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim przez Lasy Państwowe, to znaczy przez Ministerstwo Środowiska, bo to jest naczelny organ w zakresie łowiectwa zgodnie z ustawą, to Ministerstwo Środowiska w ogóle się tym nie interesuje. Jestem w posiadaniu pisma, gdzie minister środowiska, to znaczy nie minister, tylko urzędnik Ministerstwa Środowiska napisał, że ministerstwo nie sprawuje nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim. Rzeczywiście nie sprawuje. I tak to jest.